Lego jest naprawdę drogie, więc czasem trzeba kupić coś od nieznanego źródła i może być z tym różnie. I właśnie w dzisiejszym odcinku przejrzymy sobie najgłupsze aukcje z Lego. Koniecznie subskrybujcie. Wyobraźcie sobie sytuację, że szukacie zestawu z Władcy Pierścieni. Ich obecne ceny są absolutnie nierealne, ale natrafiacie na niesamowitą ofertę. A tak na wichrowy czub za zaledwie 90 zł, no... Pudełka po zestawach Lego mogą być naprawdę drogie. Ale tutaj dostałem pudełko Lego Stranger Things za jedyne 130 zł. I szczerze jakby, po co ktoś miałby kupić całe pudełko tego zestawu? Nawet z tym pudełkiem nie przychodzi żadna instrukcja, więc jakby... Przejdźmy dalej. Podziwiam to po prostu za to, jak można bardzo kogoś zniechęcić do zakupu. Dlaczego tu po prostu jest jakiś włos na tej figurce i ta naklejka jest tak brzydko naklejona? Fuj, po prostu no. No wiecie, figurka kosztuje tylko 3 zł, więc może przejdzie, ale... Ale to na pewno nie przejdzie. Co to jest? Nie dość, że snappa kosztuje 30 zł, to jeszcze jest jakiś taki żeroki. Dobra, wiem, że to nie Lego, tak? Ale... Skibidi Toilet za 2 zł. Docenione z 70 tysięcy. I to kurde, naprawdę niezły asortyment. Mamy tutaj kilka postaci. Chcieliście może kiedyś kupić 400 książek z Emmetem na raz? No bo ja nie. No ale tutaj mamy taką ofertę na Elixie za jedyne 7600 zł, gdzie mamy właśnie 400 sztuk. Wszystkie są nowe. Ale poza kupowaniem Lego w internecie, można je także kupić na serwerze Klockowa Republika, gdzie oprócz tego znajdziecie świetnych ludzi do porozmawiania na wszelkie tematy, ale na przykład takiego fajnego kotka. Link w opisie. Teraz na pewną historię. Kilka lat temu wyszedł ten zestaw, kosztował on całkiem sporo w sumie, ale go kupiłem. Głównie ze względu na to, że bardzo lubię generała Grievesa. Problem jest taki, że figurkę jego kiedyś miałem, ale ją gdzieś po prostu zgubiłem. I byłem bardzo szczęśliwy, że mogę tą figurkę znowu posiadać po prostu. No ale najwyraźniej nie musiałem wziąć na ten zestaw, bo mogłem po prostu kupić tą figurkę na OLX-ie, tak? Za jedyne 70 zł mam tutaj piękną figurkę generała Grievesa. Oczywiście jego słynna kolekcja czerwonych mieczy świetlnych. Jeżeli ktoś to kupił, to nie wiem, czy po prostu ten chłop jest takim geniuszem marketingu, czy po prostu ludzkość już jest tak głupia i... Jesteśmy już przegrani jako cywilizacja. Mamy tutaj Wukongi w sprawie Black Falconów. Jeżeli nie wiecie, to w Lego Store mamy takie coś, że możemy robić własne figurki. No i najwyraźniej ktoś sobie wtedy zrobił taki po prostu komplet Wukongów. Więc z tą ofertą nie byłoby żadnego problemu. Mamy tutaj normalną cenę. Ogólnie wydaje się być wszystko legitnie, tak? Tylko czemu ktoś zrobił screen zdjęć? Jakby, jak tutaj widzicie, mamy baterię i godzinę. Więc po prostu ktoś zrobił zdjęcie i zrobił screena, chyba że to nie są jego zdjęcia. I nagle okazuje się, że to jeden wielki scam. Być może tak jest. Totalny skam to też te figurki ze Simpsonów, bo ktoś chce za nie 120 zł, a jedyną kompletną figurką jest tutaj Bart, no a reszta jest po prostu jakimiś miksami z Lego City. Za 120 zł można kupić aż 7 saszetek z figurkami Simpsonów, więc no. I gdy myślałem, że już nic dziwniejszego nie trafię, to wtedy znalazłem to. Buff Daddy Cole za 20 dolarów. Mamy tutaj niesamowitą figurkę. Wiem, że się z tego śmieję, ale jakby to tylko 20 dolarów.